Cześć, witam Was na moim kanale. Zgodnie z zapowiedzią z pierwszego filmu postanowiłem nagrywać też filmiki instruktażowe, żeby pokazać chociażby przypony, różne wiązania. Przyszedł czas na pierwszy filmik z tej serii. Doszedłem do wniosku, że nie będę takich rzeczy zawierał głównie w filmach zasiadek, żeby nie robić zbyt długich filmów, żeby też osobom, którzy oglądają, którzy po prostu wiedzą już, jak tam te wszystkie podstawy, te podstawy karpiowe znają, żeby ich tym nie zanudzać, stwierdziłem, że będzie taka seria właśnie instruktażowa. Nie jest, co prawda, to może nic nowego, ale zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi cały czas szuka różnych rzeczy właśnie, żeby jak zrobić przykładowo dany przypon, więc takich materiałów na pewno nigdy nie jest za dużo, zawsze są pytania o takie właśnie rzeczy. Więc ruszamy z nową serią filmów, na których będę pokazywał właśnie różne takie rzeczy. W późniejszym czasie będzie to mniej więcej też być może coś z karpiowej kuchni, ale to już melodia przyszłości. Dziś w pierwszym materiale pokażę Wam, jak zrobić zestaw centryczny, jeden z najprostszych zestawów karpiowych. Co potrzeba nam do wykonania takiego zestawu? No oczywiście na początek jest to ciężarek przelotowy, przez który przeciągamy lider LEDCOR przez środek ciężarka. Do tego na końcu zamontujemy sobie szybko złączkę ProLogic SpeedLink. Natomiast cały zestaw wykonamy na nowym liderze ProLogica Super Charged. Jest to bardzo fajny materiał, miękki, bez rdzenia ołowianego w środku. Bardzo szybko tonie i bardzo fajnie układa nam się na dnie. Nie powoduje on, przykładowo zwykły LEDCOR jest sztywny. On bardzo taki jest, no nie do końca naturalnie się zachowuje na dnie. Ja już w ogóle zrezygnowałem z używania LEDCORu, tylko używam tego typu produktów. Ten wykonamy na właśnie Subcharged Art Ultra Soft. No i oczywiście nożyczki, cienka igła do przeciągania tego materiału. Jeśli chodzi o długość tego lidera, o długość zestawu centrycznego, to też w zależności jest, jak łowimy. Jeśli łowimy z wywózki, możemy sobie zrobić ten zestaw zdecydowanie dłuższy. Natomiast jeśli łowimy z rzutu, wystarczy nam kilkadziesiąt centymetrów. Ten zestaw posłuży mi do rzutu, więc nie będziemy tutaj zbytnio długiego. Na początku zaczniemy od zamontowania SpeedLinka, czyli szybko złączki. Można tutaj oczywiście to mocowanie, bo to będziemy do tego mocować przypon, możemy sobie zrobić to zwykły krętnik, aczkolwiek no, bardziej popularniejsze są szybko złączki do szybkiej wymiany przyponów. A więc na początku bierzemy igłę, kilka centymetrów od końca plecionki wbijamy naszą igłę, wjeżdżamy w środek materiału. Mniej więcej 2-3 cm, w zależności od czy robimy pętelkę, czy robimy właśnie, żeby zapleść tą szybko złączkę. No i mamy w tej chwili, wychodzimy igłą i teraz tutaj na ten odcinek, który mam na końcu, przewlekam tego SpeedLinka przez to kółeczko. No i teraz muszę ten koniec, co mam luźny, muszę zapleść, czyli muszę przeciągnąć przez ten materiał, który mam tutaj pod igłą. Czyli znowu muszę końcówkę igły zaczepić końcówkę tego Super Charcta i przeciągamy przez środek do końca i zaciskamy. To nie powinno nam puścić. Oczywiście, żeby być bardziej pewnym tego, chociaż ja tego nie używam, ale można sobie to wszystko zmocnić klejem, to całe, w cudzysłowie, przejście tego materiału przez środek, ale to mówię, na pewno nie powinno tutaj się nic z tym wydziać. Więc mamy zamontowany SpeedLink. Teraz odmierzamy długość naszego całego tego materiału.
Mieliśmy o zestawie do rzutu, więc nie będziemy też przesiadać z długością. No i teraz musimy sobie ten ciężarek zamontować, przeciągnąć przez lider. Posłuży nam jakaś w miarę długa igła, tak jak używamy, co prawda możemy użyć taką, co do przeciągania PV-ek. Przywlekamy przez ciężarek. Bierzemy, przeciągamy. I tutaj sobie z tej drugiej strony już możemy włożyć tą szybko złączkę. I to jest praktycznie gotowy zestaw, ale musimy jeszcze go zakończyć, bo mamy tutaj normalny odcinek, jest ucięty. I tutaj proponuję wszystkim, żeby zawsze sobie robili pętelkę bez używania żadnych krętlików, bo w przypadku, kiedy nam ryba kiedyś, jeśli się nam zerwie cały zestaw, żeby ona mogła się z tego uwolnić. Natomiast jeśli tu będziemy mieli krętlik, ten ciężarek później się zablokuje, więc żadnych krętlików, żadnych szybko złączek na końcu, tylko sama pętelka, którą wiążemy do linki głównej, pętla w pętle lub węzłem, to już w zależności kto co tam preferuje. Więc taka sama zasada, kilka centymetrów, wbijam igłę, no i tą pętelkę zaciągamy. Już tutaj nic nam nie powinno pyknąć. No i mamy gotowy zestaw centryczny z liderem wykonanym, z miękkim liderem rdzenia łowianego. Zestaw jest gotowy do rzutu. Do tego montujemy przypon. Na końcu przyponu gumka, która nam wejdzie tutaj na tą szybko złączkę, na tego speedlinka, żeby nam podczas, prawda, holu ten przypon nie spadł. To jest podstawa. No i można łowić. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę. Czekam na Wasze komentarze, co chcecie, żeby się w takich filmach pojawiało, bo to filmy robię dla Was, więc jeśli coś chcecie, żeby w takich filmach się pokazywało, proszę o komentarze i do następnego razu. Pozdrawiam.